Naprzeciwko mnie piękna Ewa Farna, wokalistka, która nie przez przypadek znalazła się w pierwszym programie Miasta Kobiet, w pierwszym materiale o sile kobiet, tak. Ponieważ jesteś jedną z tych dziewczyn, które inspirują nie tylko kobiety w twoim wieku, ale też takie starsze panie jak o Jezu, my. Dziękuję. Dziękujemy, Ola. Dojrzałe. Olka, natychmiast popraw się na dojrzałe, fajne kobiety. Na najnowszej płycie, Ewunia, poruszasz dużo ważnych tematów. Pierwszy singiel był o ciele. O ciele, o samoakceptacji. A w drugim singlu poruszasz temat stawiania granic i mówienia nie. I jakkolwiek bardzo się cieszymy, że nam powiedziałaś tak, to porozmawiajmy o tym, na czym polega ta trudna sztuka mówienia nie i dlaczego dla ciebie to jest tak ważne, że aż napisałaś tę piosenkę. No jest to ważne. Ja te piosenki pisałam bardzo długo i to powstawało tak, że miałam parę dziesiątek, nawet setki pomysłów zapisane w telefonie, w dyktafonie. A jak potem szukałam tych wspólnych mianowników, to było tak, kurczę, no temu mówienie, temu nie, może po prostu najpierw piosenka o tym, że warto się nauczyć mówić nie. I to trzeba, żeby nasze tak cokolwiek znaczyło. Tak jakby zawsze myślę, że to jest ważne. No i oczywiście trzeba się, ja tak myślę, że trzeba się tego nauczyć, ale też mnie tego nauczyło po prostu samo życie, same bycie mamą mnie tego nauczyło na przykład, że jakby no są jakieś priorytety, nie da się połapać wszystkie wrony za ogony, czy jak to się mówi. Więc tak jakby, się mówi, tak się mówi. No, więc jakby trzeba po prostu umieć stawiać te granice. Też w niektórych sytuacjach czułam się bardzo niekomfortową. Przeczytałam takie fajne zdanie pewnej psycholożki. Jeśli nie potrafisz mówić nie, to twoje tak jest fałszywe. Jak nauczyłaś się stawiać granice w życiu prywatnym? Po tym, jak urodziłaś dziecko. No i wtedy, no jest to gigantyczny wysiłek. I trzeba wtedy siebie, mam takie poczucie, chronić jeszcze bardziej. Tak, trzeba chronić bardziej i ja bardzo mocno, bo to długo gdzieś tam we mnie się rodziło, takie, że nie czułam się dobrze w jakiejś sytuacji, nie chciałam kogoś skrzywdzić, bo nie chcę być jakby niemiła dla kogoś, tak? I to wiem, że to są takie problemy, kurczę, to za piosenka garga, gada, nie, że to się rozpoznaje. Nie, wszyscy mamy ten problem. Mamy te problemy, spokojnie. Że jakby wiecie, o co chodzi, że ja nie chcę też tutaj bredzić, no, narzeka, że tamten. Miałam taką sytuację, że byłam dzień po urodzeniu swojego synka i pani, która sprzątała w tym pokoju, no bo jakby jesteśmy w szpitalu, to poprosiła mnie o zdjęcie. W sytuacji, kiedy jestem obolała, opuchnięta, w połogu, w sytuacji hormonalnie wszędzie, to jakby, ja mówię, jakby serio? Jakby to już tak wkurzyłam i to jest chyba w tym wszystkim fajne, co ja poczułam na sobie, kiedy przeżyłam ciążę, czy w ogóle połóg i jakby bycie mamą, to mi to chyba bardziej wykrystalizowało to, że ja stawiam te granice mocno i powiedziałam, nie, no bez przesady.